się wyciąga. No, trzeba by ten okres jakoś skrócić, ale lepiej jakby go wcale nie było. No to a jak? No to legalizujemy eutanazję. Legalizujemy eutanazję. Aborcja i eutanazja to są dwie strony tego samego medalu. No i jak to wygląda? Jakie są konsekwencje? Za mojego życia, ja to pamiętam, w latach 60. na jednego beneficjenta systemu ubezpieczeń społecznych przypadało 7 wpłacających do systemu. Dzisiaj to jest niecałych 2. Niecałych 2. I te proporcje się cały czas pogarszają, bo sytuacja demograficzna jest krytyczna. Nawet nie ma reprodukcji prostej. W związku z tym musi dojść do sytuacji takiej, że obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych przekroczą połowę dochodu młodych ludzi, którym wtedy, kiedy im jest potrzebne, są pieniądze, kiedy oni muszą dom jakiś mieć, dzieci mieć, wychować i tak dalej, to im się ponad połowę dochodu zabiera, bo damy wam, jak będziecie starymi pierdzielami. Tak jakby życie w starości było ważniejsze od życia w młodości. Dlaczego? Nie ma żadnego powodu, żeby tak uważać, prawda? No i jeżeli przekroczy ten poziom składki ubezpieczenia, a musi przekroczyć, bo inaczej nie, to może przybierać formę zadłużania następnych pokoleń. No to wtedy młodzi ludzie powiedzą, do diabła z tymi starcami, wampirami, do chloru z nimi i tego. I czemu? I będzie nawet w katolickim państwie, gdzie społeczne przyzwolenie dla legalizacji eutanazji. Co, nie wiem, co tu Konfederacja... W jednym i drugim przypadku właśnie tak, to młode pokolenie będzie obciążone. Proszę czy Pani, ze względu tak przymusowej jest. Składki, czy tak ze względu jest. Przymusowego bycia filarem... Proszę Pani, tak jest. Ja to powtarzam od lat. Sytuacja zaszła tak daleko, sprawy zaszły tak daleko, że dobrego rozwiązania już nie ma. Już dobrego rozwiązania nie ma. Są tylko złe, ale jedne są lepsze, a drugie gorsze, dlatego że to, które ja za chwilę przedstawię, to ono też jest złe, ale ono ma tę zaletę, że inne są jeszcze gorsze. No to musimy zdecydować, czy wybrać mniejsze zło, czy największe. Co ja proponuję? Żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych. Na przykład od 1 stycznia 2025 roku likwidujemy, znosimy przymus ubezpieczeń społecznych. No co się wtedy dzieje? Miliony ludzi przestają płacić składki ubezpieczeniowe, to jasne. No, ale państwo pobierało przez kilkadziesiąt lat pieniądze od części swoich obywateli i nie może ich okraść. Nie może ich okraść, w związku z tym musi im tutaj coś zaoferować. Otóż tego samego dnia, w którym znosimy przymus ubezpieczeń społecznych, wprowadzamy podatek celowy na emerytury i renty. Podatek celowy na emerytury i renty. Ani złotówka, podatek celowy, więc ani złotówka z tego podatku nie może pójść na drogi, czy na wojsko, czy na cokolwiek innego. To jest podatek celowy. Czy na zdrowie? Nie, nie, absolutnie, w żadnym wypadku. I w pierwszych latach ten podatek byłby równy mniej więcej składce ubezpieczeniowej. Ale w następnych latach z powodów biologicznych po prostu jego wysokość by topniała. I po 40 latach ten już zupełnie symboliczny podatek na emerytury i renty można było zlikwidować, ostatni gasi światło i uwalniamy się od tego balastu. To jest rozwiązanie złe, dlatego że jedno pokolenie, może nawet dwa, ale jedno to na pewno,
zostałoby bez własnej winy obciążone nieekwiwalentnym świadczeniem. No to jest złe. To jest złe, to jest niesprawiedliwe. Ale jeżeli tego nie zrobimy, no to wszyscy będą obciążeni coraz to większym świadczeniem, dopóki się nie zbuntują. No i to znaczy, dopóki nie wyrżną tych starców. To zresztą, wie pani, takie pomysły to były... Ale tym podatkiem kto wyszli? Znowu ZUS? Może pani, to już jest rzecz wtórna. No, jakaś instytucja publicznego zaufania, no to na pewnie tam też by kradli, no ale może tak, no ale może jakoś tam już jak na Garbatego może by było dobrze. No. Proszę bardzo. Ale to jak mówię, ja nie wiem co Konfederacja w tej sprawie sądzi. Ja to od lat taki pomysł głoszę, mówię, to nie jest dobry, on jest też zły, ale inne są jeszcze gorsze. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, to bardzo... To jest jedno. Jest, tak. Czy pan Dziambor i pan Sośnierz, tam nie powiem, to pana sprawa, czy Moskirowka i może zrobią dobrą robotę w niektórych blokach? Nie sądzę, proszę pani. Ja uważam, że pan Dziambor zrobił głupstwo. Bo nie wiem, ja tam u niego w duszy nie siedzę, więc nie wiem, co tam się działo, ale wydaje mi się, że on dopuścił sobie do głowy, że jak on zagrozi wyjściem z tej partii Korwin wtedy, no to będą pielgrzymki do niego, żeby on tego nie robił. A to nie ma w polityce, to tak nie ma. To baba z wozu koniem lżej, to pan takich ambicjonerów jest na pensji. Więc on moim zdaniem zrobił głupstwo. Sam na własne życzenie się wymiksował. Szkoda, bo ja go znam, to całkiem wartościowy człowiek, no ale tu brak pewnego poczucia rzeczywistości dał się we znaki. Nie chciałbym powiedzieć, że tam mu uderzyła do głowy woda sodowa, ale jakby tak było, to bym się wcale nie zdziwił. Proszę bardzo, pan z tego. Tak, zostać? Dzień dobry, Paweł Walkowski. Ja mam takie pytanie odnośnie Konfederacji. Konfederacja notuje teraz 15% wyniki w sondażach i może być tym językiem uwagi. Oczywiście w mediach jest wpychana w koalicję, że ta koalicja się zawiąże z PiS-em, ale co jeśli nie? Co zrobi wtedy Platforma i PiS? Jakie są możliwe scenariusze, jeśli do tej koalicji z Konfederacją nie dojdzie? No to pan Mencen powiedział, jaki jest możliwy scenariusz. Nowe wybory i tyle. No tak, jeżeli... wyborach, proszę? Co może się potem wydarzyć w tych Proszę pana, jeżeli żadna strona, że tak powiem, sceny politycznej nie będzie w stanie utworzyć większości wystarczającej do utworzenia rządu, no to nie ma innej rady. Konstytucja wtedy mówi, co się dzieje. Jeżeli w określonym terminie nie zostanie przedstawiony szef rządu prezydentowi, to prezydent rozwiązuje Sejm i rozpisuje nowe wybory. Tu nie ma żadnych wątpliwości, co może być. Ja bym, jeśli najgorsze są nieproszone rady, ale ja bym Konfederacji odradzał wchodzenie w koalicję, bo to ryzykuje tym, że czar kreśnie w jednej chwili. Natomiast to nie wyklucza współpracy z jakimś rządem. Ja podam przykład, jak to wyglądało. Znaczy nie doszło, ale mogłoby dojść. W 1993 roku pan poseł Alojzy Pietrzyk złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu panny Suchockiej. Ponieważ rząd dysponował bardzo niewielką większością w Sejmie, właściwie balansował na granicy, to poseł Andrzej Potocki obchodził wszystkie koła i kluby parlamentarne z takim pytaniem, co by tam chcieli za poparcie rządu. I przyszedł do siedziby koła Unii Polityki Realnej. Ja nie byłem posłem, ale przypadkowo wtedy tam byłem.
No i pyta Andrzej Potocki, co by UPR chciała, miała czterech posłów, co by UPR chciała w zamian za poparcie rządu panny Suchockiej, a Janusz Korwin-Mikke mówi, nie, my tego rządu nie będziemy popierali, nic tam nie chcemy. Ja mówię, dlaczego, Janusz? Chcicie coś. No to on mówi, a co takiego? Ja mówię, dwie rzeczy, dwa warunki postawcie, że koalicja rządowa zobowiąże się do zmniejszenia stawki VAT-u z 22 do 7% i drugie, że koalicja poprze ustawę o restytucji mienia. No to Korwin mówi, dobrze, to takie warunki stawiamy. No to pan Potocki poszedł, nie byłoby 5 godzin, wrócił i powiada, odrzucamy te warunki. No jak tak, to następnego dnia czterech posłów UPR-u głosowało przeciwko rządowi. Rząd upadł jednym głosem. Te cztery głosy mogły go uratować. No i Janusz Lewandowski z koalicji rządowej, on był z KLD wtedy, do posła Pruchno-Wróblewskiego mówi, no co, dlaczego głosujecie przeciwko rządowi? A ten taki zdziwiony mówi, jak to dlaczego? No przecież nie przyjęli, odrzuciliście nasze warunki, to głosujemy przeciwko rządowi. Co sobie wyobrażaliście? A ten mówi, jakie warunki? No to mu powiedział, jakie. Mówi, to było do przyjęcia przecież. Tam pewnie by nas oszukali, ale to było do przyjęcia. Okazało się, że profesor Geremek w ogóle ich nie poinformował o tym. Ja wtedy pomyślałem sobie tak, że profesor Geremek jest bardzo dalekowzrocznym politykiem. Bardzo dalekowzrocznym, bo zaryzykował upadek rządu, żeby tylko nie dopuścić do uchwalenia ustawy o restytucji mienia. Prawdopodobnie już wtedy wiedział, że będą żydowskie roszczenia wobec Polski podnoszone. Prawdopodobnie już wtedy wiedział. Więc jest, byłem pełen podziwu dla jego dalekowzroczności. No to o w ten sposób można, nie będąc w koalicji, no dobra, jest, jak wyście wystąpili z takim projektem ustawy, to my ją poprzemy. My ją poprzemy. Ale tylko w taki, w ten sposób przy pomocy innych ugrupowań politycznych forsować przynajmniej fragmenty dobrego programu. No tak, tylko że ja bym był ciekawy, jak pan sobie wyobraża działania PiS-u i Platformy, co oni wtedy, jakie będą mieli opcje, co... Nie wiem, nie wiem, proszę pana, wtedy bardzo możliwe, że będą współpracować ze sobą, jeśli by się przekonali, że Konfederacja stanowi zagrożenie dla jednych i dla drugich. Bo wtedy mają wspólnego wroga, to się zjednoczą. Zresztą nie po raz pierwszy. Zresztą nie po raz pierwszy. Proszę się nie sugerować tym, że tutaj panuje między tymi ugrupowaniami wrogość nie do przezwyciężenia. To nieprawda. To jest tylko takie przedstawienie. To jest tylko takie przedstawienie. W polityce nie ma gniewu, tak? Dziękuję bardzo. A, jeszcze ostatnie. Proszę bardzo. Obiecuję, że ostatnie. Czy uważa pan, że po 33 latach układu okrągłego stołowego, czy ten układ jest realnie zagrożony? Czy on się może zakończyć, biorąc pod uwagę sondaże lub Konfederacji, czy to już tej jesieni? Wie pan, może się zakończyć. Może się zakończyć, jeżeli przynajmniej część tajnych służb w Polsce dojdzie do wniosku, że podtrzymywanie tego układu już przynosi więcej szkody niż pożytku. Dla nich nawet. To może się zakończyć wtedy. Bardzo dziękuję. Państwo jest zainteresowany książkami, to ja siądę sobie i z przyjemnością wpiszę dedykację. Jako człowiek interesowny. Dziękuję. Proszę bardzo, oczywiście z przyjemnością.